muszę umieć sobie z tym poradzić. Proszę Państwa, finał z Polakiem, z Marcinem Lewandowskim, 1500 metrów skalowym mistrzem Europy 2017 w Belgradzie. Marcin wygrał po profesorsku. Świat oczywiście ma się do Europy, jednak inaczej. To znaczy bardzo trudno jest wygrać z zawodnikami z Kenii, z Etiopii, ale trzeba próbować, a Marcin to jest kozak, to jest zawodnik nieugięty. Życzymy mu tu wszystkiego najlepszego. A to rywale. Vincent Kibet, siódmy w poprzednich skalowych mistrzostwach świata. Przed dwoma laty w Portland był ten Kenijczyk 27-letni. Ben Blankenship, brodacz ze Stanów Zjednoczonych, ósmy zawodnik Igrzysk Olimpijskich w Rio na 1500 metrów. Marcin Lewandowski, skalowy mistrz Europy na 1500. Kiedyś też skalowy mistrz Europy na 800 metrów. Mistrz Europy na 800 metrów 2010 Barcelona. Mnóstwo medali w skarbcu Marcina. Abdelati Iguiler, Marokańczyk, skalowy mistrz świata 2012 Stambuł, trzeci zawodnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Aman Łote, halowy wicemistrz świata z Sopotu 2014, Etiopczyk. Craig Engels, brązowy medalista mistrzostw Stanów Zjednoczonych, zwycięzca jednej z takich klasycznych mili biegu na 1500 metrów, to nie jest mila, w Bostonie w tym roku. Chris O'Hare, reprezentant Wielkiej Brytanii, brązowy medalista mistrzostw Europy z Zurichu 2014 z otwartego stadionu, ósmy na poprzednich kalowych mistrzostwach świata. Samuel Tefera, wicemistrz Etiopii, młodziutki, niespełna 19-latek. Nie wiadomo, jakie są jego możliwości, pewnie wielkie, jak to u Etiopczyków. Jake Whiteman pokazał nam się podczas halowych, drużynowych, przepraszam, nie halowych, drużynowych mistrzostw Europy, ten Brytyjczyk, bo był drugi, przyniósł sporo punktów swojego zespołowi. Jakie ma szanse Marcin Lewandowski w tym gronie? Rekordzista przecież w tym roku 3:37.67. Wiesz co, jak będzie krótki finisz i wolny bieg, no to Marcin Lewandowski, niegdyś 800-metrowiec świetny, powinien ten finisz wytrzymać. On, jak oglądaliśmy go w serii eliminacyjnej, gdzie ruszył z 300 metrów, to był taki moment, że wydawało się w pewnym momencie, że zabrakło mu troszeczkę szybkości, więc może ten finisz powinien być dłuższy. Może Lewandowski nie powinien tutaj pozostawiać wszystko na tą końcówkę, gdzie przecież czy Etiopczycy, czy nawet ten Blankenship, który biegł z Lewandowskim w tej serii eliminacyjnej, no może tepnąć, może przyspieszyć i to może być zbyt szybka taka przebieżka dla Marcina Lewandowskiego w końcówce. On jest przede wszystkim zawodnikiem bardzo doświadczonym. Biegał i w szybkich, i w wolnych biegach. Wie, jak się ustawić, wie, jak wypracować sobie pozycję do ataku na finiszu. No i chyba trzeba też w tym wszystkim trochę szczęścia mieć, bo tu można być zamkniętym, można mieć lepsze wyjście. No trzeba na to będzie w trakcie rywalizacji popracować. Proszę Państwa, Marcin nie jest faworytem tego biegu. Jeżeli zdobędzie medal, to by była dla nas bardzo przyjemna niespodzianka. Podkreślmy to, żeby nie nakręcać takich oczekiwań, które są jak gdyby troszkę nad rozsądek, którym powinniśmy się jednak kierować. Iguider wystrzelił jak z procy, ten 30-letni Marokańczyk, który halowym mistrzem świata już był 6 lat temu w Stambule. Dwaj Amerykanie, Blankenship i Engels, ale po tym jak on wystrzelił, to oni pobiegli chwilkę i stanęli i będzie wolno, wolniutko. To jest taki scenariusz, który oglądamy właściwie od wczoraj w biegach średnich. No pytanie, co powinien zrobić Marcin, czy jednak nie popchnąć trochę tego biegu, bo jak potem ten pociąg ruszy, to może to być zabójcze tempo dla Polaka. No czają się teraz. Boże, jak to wygląda. Blankenship truchta. To jest niesamowicie wolno. No to ten bieg jak wystartuje, to tu będzie mnóstwo przypadków. Proszę Państwa, jedna sprawa. Przypominamy sobie Mistrzostwa Europy w Amsterdamie. Angelika Cichocka. Tam miała wygrać Hassan. Tempo było arcywolne. Tym, że Angelika tym różni się w swoich predyspozycjach biegowych od Marcina, że ma piekielny finisz. Marcin takiego piekielnego finiszu nie ma. On lepiej się spisuje przy szybszym biegu. Przesunął się teraz Marcin, wykorzystując taką lukę, która zrobiła się przy wewnętrznej krawędzi bieżni, więc dobrze, bo on oszczędza siły. Tam towarzystwo truchta po tej zewnętrznej krawędzi bieżni. Nie wiem, Marcin, przesuń się, żeby cię tam nie zamknęli. Ten Blankenship teraz jest w przodu. Marokańczyk zamyka. No jak to
towarzystwo przyspieszy to, żeby nikt nie zablokował przy tej wewnętrznej krawędzi bieżni Marcina. Oj, jak oni truchtają, czają się, obserwują siebie. Teraz gdzieś tam po zewnętrznej część grupy ruszyła. Lewandowski cały czas w sumie korzystnie, no bo nie nadrabia tych metrów, ale czy przy tym tempie coś kosztują organizm? No i teraz uwaga, bo tam przymierza się ten młodziuteńki Etiopczyk, Teferi, ten 19-latek. Proszę Państwa, ten bieg w jakimś sensie jest w pamięci George'a Bannistera, który dziś zmarł w wieku 89 lat. Pierwszego, który przebiegł 1609 metrów milę angielską w czasie poniżej 4 minut. No żeby oni tu złamali 4 minuty, na miłość boską. Łote rusza do przodu, dwaj Etiopczycy, Blankenship za nimi. Marcin Lewandowski w tej chwili jest na 6-7 pozycji. Musi być czujny, bo jest troszkę zamknięty. Jak oni ruszą, to nie będzie miał jak zareagować. Tefera, Łote, Blankenship i Gider. Marcin dobrze się przesunął do Marokańczyka. Jest w tym trzecim rzędzie, w tej chwili na 6 pozycji Polak. A to za chwilę będzie już tylko 3 okrążenia do końca, a więc 600 metrów. Lewy trzyma tam, teraz się przesunął, ale go próbują tam jakoś zamykać. Ciągnij, Marcin, z tą pierwszą grupą. On cały czas przy tej wewnętrznej krawędzi bieżni. Łote chyba tam teraz na prowadzeniu. Nie, to nie Łote, to Tefera. To ten najmłodszy, to ten 19-latek. I Gider drugi, Blankenship trzeci. O'Hare, Brytyjczyk na 4 pozycji, na 5. Marcin Lewandowski wciąż blisko krawężnika. Za chwilę skończy się to okrążenie i pozostaną 2. 400 metrów do mety po zewnętrznej Łote. Polak jest na 6 miejscu, troszkę znów zamknięty. Tefera i Gider, Blankenship, Łote, O'Hare. Polak się troszkę przebycha z Brytyjczykiem. To jest niebezpieczne, bo oni lubią dyskwalifikować. Na 5 miejscu Polak, trzeba wyjść. Nie, wychodzi Łote przed niego. Rusza i Gider, ten, który już był raz mistrzem. Przed Teferę rusza. O'Hare jest 4, Łote 5, Polak 6, walczy z Blankenshipem. Za chwilę ostatnie okrążenie. Marcin też rusza, szaleńczo rusza. Po zewnętrznej rusza Polak. Musi wskoczyć na 3 miejsce. Przed O'Hare nie wskakuje. Jest 4, spokojnie. I Gider przed Łote. Marcin walczy z O'Hare. Musi być przed nim. Dobrze, dobrze, zrób to. Wskocz. Jest na 3 pozycji. Bronić tego, bronić, biec do mety, trudno będzie się obronić. Gider prowadzi, Marcin szeroko teraz, szeroko, ostatnia krótka prosta, może być pięknie, pięknie, może być medal dla Polski. Jest medal dla Polski! Cudowny, cudowny Marcin Lewandowski zachował się jak doktor habilitowany. Jeżeli Adam Krzczon jest profesorem, to on jest przynajmniej docentem, jak on to zrobił. Nie, Przemek, nie, Przemku, on jest profesorem. On też jest profesorem. Jest profesorem. Jak on wykręcił ten medal dla nas z niczego. Po prostu bicz z piasku, można powiedzieć, wśród tych piekielnie szybkich, utytułowanych zawodników. On jest wicemistrzem świata. Ale to jest doświadczenie. To jest coś niesamowitego. Baliśmy się o tą jego końcówkę, bo przecież ci, którzy z nim biegli, są teoretycznie szybsi, ale to doświadczenie, które w trakcie tego biegu pokazał Lewandowski, było niesamowite. On cały czas się oszczędzał, był w pewnym momencie zamknięty. Jest Adam Krzot teraz, jest Czesław Zapała też obok. I no nie wiem, jak mam to opisać. Niesamowicie odważnie poszedł i okazało się, że nie było tutaj. Teraz w tym momencie to widać. Wskoczył przed Blankenshipa. Zobacz, był ten moment przed O'Hara, jak tak, skoczył. I biegnie teraz po drugim torze. Nie chciał się schować. Tu jest równo z Brytyjczykiem. Teraz wydawało się, że może nie wytrzyma, może nie da rady, ale on się przesunął idealnie. Jak już zobaczył, że jest trzeci, to chyba powiedział, nie mogę tego odpuścić. Muszę do końca wytrzymać. I też zobacz, jak pięknie taktycznie. On biegnie po zewnętrznej. Tutaj nikogo nie chciał wpuścić. Blisko, właściwie nawet po drugim torze jest na końcu i to jest srebrny medal. No tak, to jest, bo smyknął, przepraszam, że tak mówię, taką gwarą, żargonem, ale w takich chwilach człowiek czasami mówi różne rzeczy, natomiast cudownie to zrobił i Gider, mistrz świata, wyprzedzony przez Marcina i tylko ten Tefera, który urodził się w 99 roku i ma niespełna 19 lat i który tu wygrał, a więc Etiopczycy dzisiaj złoto po złocie, po kożelce, teraz Tefera, ale my mamy srebro, my mamy 30 medal w historii występów Polaków w kolejnych mistrzostwach świata. Złoto Adama Krzczota, srebro Marcina Lewandowskiego, który to jest srebrny medal w historii, 11 srebrny, 30 w ogóle. Jego pierwszy halowych mistrzostw świata. Marcin pokazał kapitalną klasę. Wczoraj w tym biegu...